Witam się z Wami bardzo serdecznie w domowym vlogu. Dawno nie było, to stwierdziłam, że Wam taki krótki nagram. I my sobie zaczynamy dzisiaj dzień od grilla. Postanowiliśmy sobie zrobić grilla, ale raczej powiem Wam, że ognisko. Dominik jest za ogniskiem. Ognisko? No, chyba będzie ognisko, ale to mniejsza z tym. I tu sobie szykujemy już, zobaczcie, kiełbaskę, ogóreczki kiszone, znaczy te korniszone. Dominik je lubi. To je już kroję. Zresztą wszyscy lubimy. Ogóreczki, pomidorki. Z cebulą. Z cebulką, z octem, z pieprzem. No i tak będziemy sobie... A, same ogniska chyba nie będziemy pokazywać. No nie, ogniskować sobie, relaksować się w weekend. Kazałem do jakiego łapkę? No, kazałeś. Ostatnio jak byłam w Biedronce, zobaczcie, kupiłam sobie fajny taki zestaw. Kubeczek był po 10 zł i miseczka. Zobaczcie, kubeczek. Prawda, że fajny? Będę miała do kawki. A tutaj też do kompleciku macie taką miseczkę. Zobaczcie, tak samo w awokado. Na zupkę, na jedzonko. Fajny taki zestaw sobie wzięłam. I tutaj po 13 zł taki fajny, dość spory kubek. Biały w czerwone kropy. Też będę miała do kawki. Zobaczcie sobie w topazie, jak byłam ostatnio, to kupiłam takie fajne podkładki do kuchni. I one są tutaj, wiem, że były niedrogie, ale zobaczcie, są tutaj mniejsze na szklankę, a te większe takie tutaj na stół. Ładnie to wygląda. Zobaczcie, ich jest na kilka sztuk. 4 albo 5. No ładne. Zobaczcie, już drzewko tutaj nam zaczyna kwitnąć. Puszcza pąki. Tutaj już osy, pszczoły kursują. Zobaczcie, jak już u nas w małym naszym ogródeczku zaczynają kwitnąć kwiatuszki. Tak, pimpuś? Pimpuś ze mną jest. Tutaj przycięliśmy te róże, co mieliśmy w tamtym roku. Tulipanki już, zobaczcie, jakie piękne. Zaczynają kwitnąć. Wcześniej, powiem Wam, w tym roku też mielczyki zaczynają się pojawiać. Drzewa tak samo, zobaczcie, w tym roku tak wszystko wcześniej kwitnie. A to dobrze. Mielczyki też się pojawiają. Wcześniej w tym roku. Tutaj zobaczcie, Dominik sobie wsadził. Jeszcze nic tutaj nie widać. Wczoraj sobie właśnie sadził, już Wam nie pokazywałam. Arbuza i pietruszkę. To znaczy ten, szczypior. Przepraszam, szczypior sobie posadził sam. Codziennie sobie dochodzi, dogląda. Powiedział, że to jego warzywko. Mm.